Teraz kolejny, może nie kontrowersyjny temat, ale temat, który porusza wiele osób, czyli tęczowy piątek. Ty także zaangażowałaś się w tą ideę. No właśnie, czy uważasz, że ona jest potrzebna naszemu społeczeństwu? Uważam, że jest i to, co się dzieje na przykład w Białymstoku, czy to, co się dzieje w internecie pod chociażby moimi zdjęciami poparcia dla środowisk LGBT, pokazuje, jak wiele jeszcze jest w nas niechęci, niezrozumienia, zawiści, czy po prostu ludzkiej agresji do osób o innej orientacji, ale to dotyczy nie tylko LGBT, to dotyczy osób z innym kolorem skóry, to dotyczy nawet takich rzeczy jak in vitro. Więc ja w ogóle mam wrażenie, że my bardzo cofamy się, jeśli chodzi o podejście i szacunek do innych. I chciałabym móc się przyczynić do tego, żeby to zmienić. Rozmawiałam wczoraj z Kuczajem. Widziałam, że on także wypowiedział się pod twoim postem. 8-letnie dziecko, które chce popełnić samobójstwo, bo jest szykanowane przez rówieśników tylko dlatego, że jest wrażliwe. Ty sama masz dzieci. Czy ty właśnie nie boisz się o nich, o ich wrażliwość i o to, że jednak nasze społeczeństwo, ukształtowane często przez rodziców, mówię tutaj właśnie o dzieciach, stało się takie bezwzględne w swoich ocenach i opiniach? Środowiska LGBT, one i niechęć do środowiska LGBT animuje te osoby, które nie mają z tym środowiskiem nic wspólnego, bo to jest znowu po raz kolejny niechęć i strach budzi to, czego nie znamy. Naprawdę każda osoba, która ma jakikolwiek kontakt z tym środowiskiem, wie, że po prostu ten nadmuchany sztuczny problem nie powinien w ogóle istnieć. Dla mnie jest bardzo ważne, żeby wyraźnie stawać po jasnej stronie mocy, właśnie po to, żeby 8-letnie dzieci nie miały myśli samobójczych. Pod tym postem jedna z nauczycielek napisała, że ona od 13 lat uczy w szkole i ona uważa, że szkoła jest pełna tolerancji. Więc zadaję pytanie, to skąd 70% dzieci, które mają myśli samobójcze i boją się ujawnienia swojej orientacji, skąd te tragedie, takie jak już dokonane niestety samobójstwa? Przecież to są rzeczy, które się dzieją i temu trzeba się przeciwstawić. Jakie ty masz zdanie w temacie tęczowego piątku, który odbył się wczoraj? Mam takie zdanie, że jak najbardziej takie dni są bardzo potrzebne i powinno ich być tak naprawdę więcej, żeby zaszczepić świadomości ludzi, dzieciaków, młodzieży, to, że miłość to miłość i nie ma znaczenia kto kogo kocha.